Las nie las, płot nie płot, wieś nie wieś, a ty biesie nieś. Zaczynajmy, laudetur. Celibat. Otóż celibat. Porozmawiajmy króciutko, ale zwięźle o celibacie. Dlaczego Kościół katolicki, jak pijany płotu, mimo pozorowanych reform, wciąż trzyma się tej instytucji? Minusy są bardzo liczne. Rodzi ona patologie, które tak naprawdę na złe wychodzą samemu Kościołowi w zakresie PR-owym. Pedofilia, zastępczy homoseksualizm, rzeczy znane od bardzo dawna. Celibat jest przede wszystkim narzędziem władzy nad kadrami. Kościół jako korporacja ma jeden podstawowy cel, jak każda jednostka organizacji, przetrwać, ewentualnie umocnić swoje wpływy, a w wersji minimum nie obniżyć swoich wpływów. Spójrzcie Państwo, przecież celibat jest ogromnym narzędziem władzy nad kadrami. Tacy chłopcy, którzy przychodzą do seminarium, mają 19 czy 20 lat, po intensywnym praniu mózgów, nazywanym tam bardzo oficjalnie ładnie formacją, jako księża nie mają żadnego umocowania społecznego. Nie mają rodziny, nie mają żony, nie mają dzieci, wiadomo. Mają kochanki, bardzo często. 60% według nowych badań kleru katolickiego regularnie współżyje. Kościół też nic przeciwko temu nie ma, byleby było to po cichu i się nie wydawało. I to tyle. Ale teraz taki ksiądz celibatariusz, jeśli ma 30, 40, zwątpi. Poczuje, że to nie to. Poczuje, że za tym wszystkim stoi potężna, ciemna, cyniczna machina biskupów, wyższego kleru, etc. Gdzie on ma odejść? Nie ma żadnego wsparcia społecznego. Mając żonę, mając dzieci, może mimo wszystko próbować odejść. Ma już wsparcie tej podstawowej komórki społecznej. Ma wsparcie emocjonalne, ma wreszcie jakieś minimalne wsparcie ekonomiczne. Po drugie, w tej sytuacji ksiądz nie musi nic mówić, ani zawodowo. On nie ma gdzie odejść z przyczyn zawodowych. No co ma robić? Z czego ma się utrzymać? Nie wszyscy są Obirkami czy Węcławskimi, wybitnymi intelektualistami, którzy będą czy to dziennikarzami, czy wykładowcami. Większość nie ma szansy na to. Mając żonę, mając dzieci, jest w stanie jakoś zacząć funkcjonować w społeczeństwie normalnie. Nie mając, w sposób oczywisty jego wsparcie jest znikome. Prócz tego nie musi nic umieć. Nie mając żadnych zobowiązań, jest obsługiwany od początku do końca. Jest absolutnie nieprzygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie ani zawodowo i w aspekcie mikroekonomicznym, iżby się móc utrzymać, ani w aspekcie tego, że wymaga stałej obsługi, ma stałą obsługę dzięki instytucji różnego rodzaju gospodyń. W ten sposób celibat wciąż jest plusem dla Kościoła i będzie do kiedy, proszę Państwa? Oni zaczynają już wyświęcać na diakonów tego Vili Probati. Do wtedy, kiedy po prostu nie będzie księży. Wtedy zmienią zdanie. W Polsce już ich niedługo nie będzie. Ostatnio do seminariów poszło po jeden, dwóch kandydatów, łączy się je, likwiduje się je. Być może będą ściągać z Kazachstanu już zaczynają, z Ugandy będą niedługo. Kiedy nie będzie, już wtedy zaczną wyświęcać także żonatych, dokładnie tak. Ale dopóki nie będą, musieli nie będą i nie mają tutaj żadne przyczyny religijne, mistyczne, żadna więź, miłość do Chrystusa, takiego celibatariusza, zwykły interes korporacji. I o polegnieniu i o śmierci celibatu, tak jak jego początku zinstytucjonalizowanym za Grzegorza VII, zadecyduje dokładnie przyczyna, zadecyduje justa causa w postaci racji korporacji, w postaci interesów potężnej korporacji.